Witam Was bardzo serdecznie w pierwszy wtorek nowego miesiąca, 4 października. I pozwólcie, że z naszym zwyczajem rozpocznę to dzisiejsze nagranie oczywiście od przeczytania wersetów biblijnych. A te czytam z 5 Księgi Mojżeszowej i z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. Pan wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza. Byłem przychodnym, a przyjęliście mnie. I słowa księdza Dietricha Bonhoeffera: Bóg nieustannie, a nawet codziennie, przekreśla nasze drogi i plany, stawiając nam na drodze ludzi z ich wymaganiami i prośbami. Drodzy, myślę, że otrzymujemy dzisiaj niezwykle ważne słowa, niezwykle mocne słowa, słowa, których znaczenie powinno bardzo dobrze wybrzmieć. Przede wszystkim te słowa z Ewangelii Mateusza, które tak naprawdę dają nam niesamowitą okazję i sposobność, by zobaczyć i zrozumieć, o co tak naprawdę będziemy kiedyś pytani w czasie sądu ostatecznego. Mówią o tym, jak ważne i jak ważna i istotna jest nasza służba dla drugiego człowieka. Dokładnie tak, jak powiedział nasz reformator Marcin Luther, że mamy jedni dla drugich stawać się Chrystusami. I powiem Wam, że po przeczytaniu tych słów dzisiaj tak naprawdę przychodzi, myślę, nie tylko mi, ale pewnie także i Wam, co najmniej z 1000 pomysłów, jak można by dalej je rozwinąć, powołując się na przykazanie miłości, na historię miłosiernego Samarytanina i pewnie jeszcze wiele, wiele innych biblijnych wersetów, fragmentów, historii, które mówią właśnie o tym, jak istotne i ważne jest pomaganie i służenie drugiemu człowiekowi. Moglibyśmy podać także pewnie wiele przepięknych przykładów z życia, z naszej codzienności, które o tym wszystkim mówią. Tylko wiecie co? Myślę sobie, że tak naprawdę na ten temat już bardzo dużo powiedziano. Wiele pięknych, wzruszających kazań, wykładów, opowieści. Wszystkie one bez wątpienia mają w sobie wiele racji, wiele prawdy i są dobre. Problem polega na tym, że my za dużo o tej miłości mówimy, za dużo o niej opowiadamy, a za mało ją na co dzień realizujemy. Pozwólcie więc, że nie będę dzisiaj kolejny raz tego tematu rozwijał. Nie będę mówić o tym, właśnie jak żyć. Ale chciałbym zachęcić Was jednak do tego, byśmy dzisiaj wszyscy przede wszystkim starali się zrealizować te ideały, te polecenia w naszym codziennym życiu. By rzeczywiście ten dzień, który prawdopodobnie jest przed nami wszystkimi, był dniem, w którym naprawdę przyjmiemy tego, który stoi na naszej drodze, tego, którego spotykamy, i będziemy dla Niego jak Chrystus. Tego z całego serca życzę Wam na ten dzień. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.